Casa Batlló to jeden z najbardziej niezwykłych zabytków Barcelony i doskonały przykład architektury Gaudiego. Batlló był katalońskim producentem tekstyliów, który poprosił Gaudiego o remont domu, który kupił kilka lat wcześniej i który pierwotnie chciał zburzyć. Zmiany, jakich dokonał Gaudi w pierwotnym budynku, były ogromne. Kolorowa fasada o falującym kształcie została wykonana z kamienia i szkła. Budynek pokryto z zewnątrz charakterystyczną dla Gaudiego mozaiką. Hiszpański architekt znany był z tego, że preferował naturalistyczne formy sztuki. Widać to także w projekcie Casa Batlló. Całkowite zminimalizowanie kątów prostych to nawiązanie do kształtów, jakie znamy z przyrody. Płytki pokrywające ściany budynku przypominają łuski. Dach budynku przypomina kształt zwierzęcia, a ze względu na pokrywające go dachówki w kształcie łusek gada, mówi się często, że chodzi o smoka. La Boqueria to ogromny targ miejski, który znajduje się w starej dzielnicy Barcelony, tuż przy ulicy La Rambla. Znajdują się tutaj chyba wszystkie tropikalne owoce świata. Ryby, owoce morza, mięso, sery, przyprawy i słodycze. Początki rynku sięgają czasów średniowiecza, ale obecny budynek targu powstał w 1840 roku. To raj dla zmysłów zapachu, wzroku oraz smaku.
Na tapas zatrzymuję się w Quim. A niedaleko od Targu Miejskiego znajduje się Katedra Barcelony, skarb katalońskiego gotyku. Budowę gotyckiego kościoła Świętego Krzyża i Świętej Eulalii rozpoczęto w 1298 roku, w miejscu dawnej rzymskiej świątyni. Budowa trwała 150 lat. A teraz pora na spacer dzielnicą gotycką i starym miastem. Wąskie uliczki są urocze.